Cześć, ja jestem Liducha, to jest Krypta TV. Wraz z ostatnią aktualizacją Fallout 76 w plikach gry pojawiły się odniesienia do lunchboxów, czyli popularnych pudełek śniadaniowych z serii Fallout. W takim Fallout Shelter możemy je kupić przy pomocy realnych pieniędzy. Po ich zakupie otrzymamy losową zawartość, przedmioty, pancerze, postacie oraz broń. Są to typowe lootboxy, ich zasady działania chyba nie muszę wam przedstawiać. To prawdziwa plaga dzisiejszych gier. I to nie tylko dla wielu graczy. O wszystkim tym dowiedzieliśmy się dzięki działaniom użytkowników Reddita, którzy każdą listę zmian w najnowszej produkcji Bethesdy weryfikują przeglądając pliki konfiguracyjne gry. Jak się okazało, część wpisów otwiera furtkę lootboxom. Pudełka śniadaniowe można będzie kupić przy pomocy waluty w grze, atomów, które z kolei kupujemy za pieniądze. Po ich aktywowaniu nasza postać otrzyma jeden lub też kilka bonusów. Bonusy tyczyć mają się ilości zdobywanych punktów doświadczenia, zadawanych obrażeń, odporności na promieniowanie oraz maksymalnego udźwigu naszej postaci. Są to zwykłe power-upy, a nie paczki przedmiotów, skórek, emotek. Całkiem możliwe, że będą one działać tylko przez ograniczoną ilość czasu. Bethesda chyba zamierza pójść w ślady Activision, ponieważ o otwieraniu lootboxów towarzyszyć mają kolorowe animacje oraz efekty dźwiękowe, które zobaczą inni gracze w pobliżu. Ten celowy zabieg ma według założeń pokazać, że lootboxy są fajne i zachęcić innych graczy do zakupu. Są również plotki, jakoby będzie możliwość zakupu losowych zestawów kart z perkami, dzięki którym będziemy mogli podnosić umiejętności oraz specjalizację naszych postaci szybciej niż inni. Akurat system rozwoju postaci był jedną z niewielu rzeczy, które chwalono w przypadku tego tytułu, dlatego mikrotransakcje mogą szybko zabić to wrażenie. Bethesda przez cały czas utrzymywała, że nie zamierza wprowadzić mechaniki kupowania perków. Czyżby zmieniła zdanie? Tego dowiemy się w najbliższej przyszłości. Pamiętajmy jednak, że wprowadzenie wspomnianych wcześniej zmian w plikach gry pozwalających na te zabiegi nie oznacza, że zostaną one wprowadzone w tej formie, o której myślimy. Asortyment atomowego sklepu nieustannie się powiększa, więc część z tych rzeczy na pewno okaże się prawdą. O wszystkim dowiemy się przy okazji najbliższych aktualizacji. O kolejnych rzeczach ze świata Fallout 76 będę informować was jak zawsze na bieżąco. Tymczasem dziękuję bardzo za oglądanie i do następnego razu. Cześć!